Nadzwyczajna sesji Rady Miasta Olsztyna poświęcona była nowemu systemowi gospodarki odpadami. Radni głosowali nad zmianami w uchwale, którą podjęli w grudniu. Są one wynikiem tego, że zmieniła się częściowo ustawa. Została już znowelizowana, zanim tak na dobre weszła w życie. Jedną z istotniejszych zmian jest taka, że obowiązek zapewnienia pojemników na odpady będzie obowiązkiem miasta. Miasto będzie musiało te pojemniki zapewnić, ale nie kupować. Miasto, o ile będzie wyposażało miejsca do zbiórki odpadów w pojemniki, o tyle nie musi być ich właścicielem. Prawdopodobnie będzie to rozwiązane w ten sposób, że będzie jakaś umowa dzierżawy za pojemnik, którego właścicielem dzisiaj jest przedsiębiorstwo odbierające odpady. Takie rozwiązanie jest bowiem zasadne. Mieszkańcy praktycznie wyrzucają tylko te śmieci do pojemnika, natomiast jakby manipulują tymi pojemnikami odbiorcy. I właśnie tak jest, że każdy bardziej dba o to, co jest jego. Więc jeżeli ulegnie uszkodzeniu na skutek niewłaściwego jakby użytkowania tych pojemników, to ulegnie uszkodzeniu pojemnik będący własnością przedsiębiorcy, będzie uszkadzał swój pojemnik. Miasto nie będzie zatem ponosiło dodatkowych kosztów utrzymania pojemników. Jakie koszty będą z kolei ponosili mieszkańcy z tytułu odbioru odpadów? Tego jeszcze nie wiadomo. Ten temat odkładamy na razie, dopóki nie oszacujemy na podstawie tutaj już wstępnych ofert przetargowych zainteresowanych firm, które będą te odpady wywozić, ile to tak na dobrą sprawę będzie kosztowało. Stawka określona będzie od osoby. Byłoby to utrudnienie dla rodzin wielodzietnych, w związku z czym radni już proponują dla nich zniżki.